Wielce Szanowni Państwo. Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w tym kongresie. Udział jest wielkim zaszczytem, zwłaszcza w obecności tak wielu znamienitych osób, a nade wszystko świadków tamtych czasów. Zagłada, nazywana po hebrajsku Shoah, stanowi największe nieszczęście w długiej żydowskiej historii. Ta historia liczy sobie ponad 3000 lat. Sięga czasów Mojżesza i wyprowadzenia hebrajskich niewolników z Egiptu i daru 10 Bożych przykazań, dzięki któremu ci hebrajscy niewolnicy stali się narodem Izraela. Jeżeli mając na względzie Shoah skupimy się tylko na stratach w ludziach, to realizując obłędną ideologię Entlösung, niemieccy narodowi socjaliści zamordowali około 6 milionów Żydów. Ten sam okres, lata II wojny światowej, był też największym nieszczęściem w historii Polaków. Nasza historia jest znacznie krótsza, trwa 1050 lat, ale nigdy też nie przeżywaliśmy tak ogromnego dramatu jak ten podczas II wojny światowej. Niemieccy najeźdźcy, do których wkrótce, o czym wspomniał również pan prezes Instytutu Pamięci Narodowej, rzutując te jeszcze na wcześniejsze czasy, dołączyli najeźdźcy sowieccy, otóż jedni i drudzy zamordowali około 6 milionów obywateli polskich, z których połowę stanowili polscy Żydzi. Zamordowano około 90% wszystkich polskich Żydów. Ogólną liczbę Żydów żyjących na całym świecie przed II wojną światową szacowało się na około 18 milionów. Zatem niemieccy narodowi socjaliści zamordowali około 1/3 całej populacji żydowskiej. Nie ma zatem żadnej przesady w stwierdzeniu, że oznacza to również uśmiercenie 1/3 każdego Żyda. Wspomniana tutaj była martyrologia także duchowieństwa polskiego, zwłaszcza w tym rejonie naszej ojczyzny, w którym jesteśmy. Tutaj też wymordowano 1/3 duchowieństwa. Ale należy postawić dramatyczne pytanie, czy istnieje świadomość, że została uśmiercona 1/3 każdego kapłana? Straszliwą wymowę tego okrucieństwa popełnionego na Żydach potęguje fakt, że Shoah miała miejsce na terytorium okupowanej Polski. Nie był to przypadek, ale starannie przygotowana i zrealizowana akcja, ideologia, której celem było po pierwsze gwałtowna zmiana demograficznej mapy Europy Środkowo-Wschodniej, a po drugie, i z jednym i z drugim zmagamy się do dzisiaj, radykalna zmiana żydowskiej pamięci o Polsce. Ponury cień zagłady, co jest paradoksalne, dla nas bolesne, ale też swoiście ironiczne. Jako pogrobowe zwycięstwo Hitlera bodaj bardziej rzutuje na relacje żydowsko-polskie niż relacje żydowsko-niemieckie. Przesądziło o tym wiele czynników różnej natury, zwłaszcza politycznej, także ekonomicznej, ale nie bez znaczenia jest fakt, iż refleksja nad zagładą była i nadal jest izolowana od długiej historii obecności Żydów na ziemiach polskich. Dzieje się tak zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie żydowskiej. Po stronie polskiej nieszczęście polega na tym, o czym była tutaj już mowa, że
nie tylko przed 1989 rokiem, ale także w ostatnim ćwierćwieczu, co jest w moim przekonaniu niezrozumiałe i gorszące, znacznie osłabła wśród Polaków znajomość historii własnej ojczyzny, a nawet zainteresowanie tą historią. Nie znając i nie ceniąc swojej przeszłości, popadamy w zbiorową amnezję i zdajemy się na to, że wizerunek przeszłości, a więc również naszą tożsamość, kreują inni, najczęściej naszym kosztem oraz z niepowetowaną dla nas szkodą. Mądra i rzetelna polityka historyczna jest obowiązkiem i nakazem obecnego czasu. Jej brak stanowi wielki grzech zaniechania, skutkujący ignorancją, bezmyślnością i w efekcie bezradnością, dzisiaj i w przyszłości. Po stronie żydowskiej ta sprawa ma się inaczej. Wielki żydowski pisarz Isaac Bashevis Singer powiedział: my, Żydzi, cierpimy na wiele chorób, ale amnezja do nich nie należy. Rzeczywiście, znajomość własnej historii i troska o tożsamość zdecydowanie wyróżniają Żydów spośród innych ludów i narodów. Jednak właśnie w tej dziedzinie mamy do czynienia ze znamiennym zjawiskiem, swoistym paradoksem. Żydowska polityka historyczna, także polityka historyczna w państwie Izrael, w skrajnych przypadkach pomija, a w innych znacznie pomniejsza dzieje i bezprecedensowe osiągnięcia Żydów polskich. Nakazem obecnego czasu jest więc ocalenie tej niezwykle ważnej części żydowskiego losu, kultury, duchowości i religii, która przez wieki kształtowała się i owocnie rozwijała właśnie na ziemiach polskich. Nieznajomość historii z jednej strony oraz jej redukowanie kosztem historii Żydów polskich z drugiej powodują, że wielowiekowa koegzystencja Polaków i Żydów jest przemilczana. Zaś najważniejszy, a często jedyny klucz do ukazywania i naświetlania wzajemnych relacji stanowi wyłącznie dramatyczne przywoływanie Shoah. Stąd już krótka droga do tego, aby trójkąt Niemcy oprawcy, Żydzi i Polacy ofiary zamienić na trójkąt inny. Niemcy oprawcy, Żydzi ofiary, Polacy świadkowie. W skrajnie antypolskich narracjach ów trójkąt przybiera jeszcze inny kształt, wygląda jeszcze inaczej. Mianowicie Niemcy i Polacy oprawcy, Żydzi ofiary. Sama nasza irytacja i dyplomatyczne interwencje nie wystarczą. Choroba jest znacznie poważniejsza, a jej skutki o wiele bardziej niszczycielskie, niż nam się wydaje. Okoliczności przybycia Żydów do Polski i ich obecność na naszych ziemiach barwnie odzwierciedla paradygmatyczna Haggada powtarzana żydowskim dzieciom przez żydowskie matki do czasu Shoah. Ta Haggada brzmiała mniej więcej tak. Kiedy Żydów wypędzano,
z rozmaitych regionów Europy Zachodniej, a wypędzano ich poczynając od Wysp Brytyjskich i Francji, aż po Półwysep Iberyjski, Hiszpanię i Portugalię. Szczególnie pod koniec XV wieku, gdy nasilało się to wypędzanie, wtedy Żydzi szli na wschód i prosili Pana Boga, żeby ukazał im ziemię, w której mogliby spokojnie odpocząć, w której mogliby się zatrzymać i być bezpieczni. I wędrowali tak przez Europę, kierując się ku słońcu. I pewnego dnia doszli do krainy, w której jest dużo lasów, w której są puszcze. I dotarłszy do tej krainy, usłyszeli w takiej puszczy najpiękniejszą hebrajską spółgłoskę. Najpiękniejszy hebrajski dźwięk. Ta najpiękniejsza hebrajska spółgłoska wśród 22 hebrajskich spółgłosek to jest bo to jest Szma Izrael, wyznanie wiary, bo to jest Shir Hashirim Asher Li Shlomo, pieśń nad pieśniami, która jest Salomonowa, bo to jest wreszcie Shalom. Każdy, kto wejdzie do naszego lasu, usłyszy to, ten szum. I Haggada mówi dalej, że Żydzi podnieśli głowy i na drzewach tej krainy zobaczyli napisane palcem Bożym dwa słowa. A te słowa brzmiały Polin. Polin znaczy tu odpocznij, tu pozostań. Ale Polin to jest również hebrajska nazwa Polski. Ta Haggada o wędrowaniu i ta popularna żydowska etymologia Polin postrzega Polskę w paradygmacie Ziemi Obiecanej. Tę Haggadę powtarzano przez kilkaset lat. Ale tej opowieści już nie słyszymy. Trzeba ją wydobywać z przeszłości. Ta Haggada odzwierciedla serdeczną i wdzięczną pamięć o Polsce. W żydowskie święto Nowego Roku, Rosh Hashanah, ono przypada zazwyczaj w drugiej połowie września, Żydzi, którzy mieszkali w Polsce, być może również Żydzi polscy mieszkający w Izraelu, spożywali jabłka maczane w miodzie. I na początku XIX wieku zapytano jednego z wielkich autorytetów żydowskich, którym był Izrael z Kozienic, zmarł w roku 1814. Znany był również jako Magid z Kozienic, uczeń Elimelecha z Leżajska. Dla Żydów to wszystko znaczy bardzo wiele. A także bliski przyjaciel rodziny Czartoryskich. Zapytano więc owego Izraela z Kozienic, dlaczego Żydzi maczają w Nowy Rok jabłka w miodzie. A on dał takie wyjaśnienie, że miód to jest po hebrajsku dbasz. I są tutaj trzy hebrajskie spółgłoski. Dalet, bet i shin. D, b, sz. I że te spółgłoski to odzwierciedlają akronim urobiony od polskiego powiedzenia daj Boże szczęście. I że to maczanie jabłek w miodzie odzwierciedla właśnie to powiedzenie, w którym zawiera się życzenie szczęścia na cały rok. Te jabłka w miodzie to zarazem swoisty obraz Polski postrzeganej przez kolejne pokolenia Żydów jako dana im przez Boga ziemia mlekiem i miodem płynąca. Przez stulecia żydowska pamięć o Polsce i jej wizerunek były dobre.
a nawet bardzo dobre. Posłuchają Państwo jeszcze jednej Haggady, jeszcze jednej przypowieści, na wzór, na podobieństwo ewangelicznych przypowieści. W tych przypowieściach barwne wspomnienia są obficie karmione wyobraźnią i emocjami. Wobec tego prawda historyczna nie zawsze jest na pierwszym miejscu i nie zawsze należy jej dociekać, ale trzeba odgadnąć kierunek i jednocześnie zakres i głębię emocji. Oto ta przypowieść. Kazimierz Wielki, król Polski, spełnił swój obowiązek wobec poddanych i poślubił królową, do której nie miał serca. Uwięziony w małżeństwie bez miłości, w zamku o wysokich murach, król czuł się samotny i niekochany. Kazimierz, o którym powiedziano, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, czuł, że jego życie jest puste, a serce zimne jak kamień. I wtedy pojawiła się Esterka. Legenda nie wyjaśnia ani jak, ani kiedy, ani dlaczego się to zdarzyło. Ale legenda mocno podkreśla, że ich miłość była prawdziwa, czysta, trwała i namiętna. Oto pojawiła się ukochana, o której zawsze śnił. Zjawiła się dusza, z którą mógł się zjednoczyć. Choć nie mieli ze sobą wiele wspólnego, to byli do siebie podobni pod każdym względem. Byli dwiema częściami jednej całości, jedną osobą podzieloną na dwoje, która znów mogła się zespolić. Każda chwila spędzona razem była cudowna. Każda chwila przeżywana osobno była prawdziwą męczarnią. Kazimierz był królem Polski, a ona była Żydówką. Choć będąc razem wierzyli, że amor vincit omnia, miłość wszystko zwycięży, w głębi serca wiedzieli, że będąc idealnymi kochankami, nie mogą jawnie żyć jako mąż i żona. Ich związek był zarazem fizyczny i duchowy, ale społeczeństwo, w którym żyli, nigdy by go nie pozwoliło zalegalizować. Taka jest żydowska Haggada. I w tej obyczajowej przypowieści można się dopatrzeć reminiscencji wielowiekowej koegzystencji Polaków i Żydów. Choć nie mieli ze sobą wiele wspólnego, byli do siebie podobni pod każdym względem. Tych podobieństw było naprawdę wiele. I to one sprawiały, że przez całe wieki Polacy i Żydzi żyli obok siebie, ze sobą, aczkolwiek także i wbrew sobie nawzajem. Nie sposób opisać obustronnych relacji według, jak to się często czyni, tylko jednego paradygmatu, jednego wzorca. Czyli było dobrze albo bardzo dobrze, a z drugiej strony było źle albo bardzo źle. Ponieważ koegzystencja Polaków i Żydów trwała tak długo, jak długo trwa historia Polski. 1050 lat. Były w niej okresy piękniejsze i gorsze, bliskość i obcość, ale nigdy w dziejach Polski nie było takiej wrogości ze strony Polaków, która skutkowałaby ich masowymi wypędzaniami albo krwawymi prześladowaniami, których doświadczali w innych rejonach Europy i świata. Nie są więc przypadkiem słowa, których autorem jest jeden z najwybitniejszych żydowskich
autorytetów żyjących w Polsce, Mojżesz Izerles. Zmarł w roku 1572, został pochowany w Krakowie i jego grób jest do dzisiaj celem, zwłaszcza wiosną, żydowskich pielgrzymek. Napisał tak. Lepiej żyć o suchym chlebie, lecz w pokoju w Polsce, aniżeli pozostawać w lepszych warunkach w krajach bardziej niebezpiecznych dla Żydów. Koniec cytatu. Miał też swojego ucznia żydowskiego, który mieszkał na terenie Niemiec i z Krakowa napisał do niego list. A w tym liście Mojżesz Izerles napisał tak. Cytat. W tym kraju, chodzi o Polskę, nie ma zawziętej nienawiści do nas tak jak w Niemczech. Oby zostało tak nadal, aż do nadejścia Mesjasza. Koniec cytatu. Jeden z promotorów i autorów dialogu polsko-żydowskiego i wielkiego zbliżenia, które miało swój początek, zaczęło się dokonywać na początku lat 90., amerykański rabin Byron Sherwin napisał tak. W XVI i XVII wieku naród żydowski został w Polsce dowartościowany. Nie musiał zachowywać się jak gość w obcym domu, który powinien dostosować się do życia gospodarza. Żydzi mogli się swobodnie rozwijać i zbierać plon z ziarna zasianego w ich duszy w starożytności. Podczas pobytu na obczyźnie zapożyczenia i wpływy pomagały kształtować życie i myśl Żydów, nikt jednak nie kwestionował autentyczności, emanacji duszy polsko-żydowskiej. W Polsce jidysz przekształcono z dialektu niemieckiego w jedyny w swoim rodzaju język, którego nazwa oznacza żydowski. Podczas gdy hebrajski pozostał ojczystym, jidysz stał się macierzystym językiem Żydów Europy Wschodniej. Największy ruch odrodzeniowy w historii judaizmu, hasydyzm, narodził się i kwitł w Polsce. W XVII wieku Nathan Hanover zawołał: nigdzie pośród wielu miejsc rozproszenia Żydów nie ma tak wielkiej erudycji jak w Królestwie Polskim. Gdzież indziej, jak nie w Polsce, kontynuuje rabin Sherwin, Żydzi mogli przez tak wiele pokoleń swobodnie rozwijać, utrzymywać i kultywować swoje własne dziedzictwo. Skoro Żydzi znaleźli w Polsce dom, znalazła go też Tora. Tradycja, którą zachowywali. Z Polski diaspora polsko-żydowska rozprzestrzeniła się na świat, by ubogacić nowe społeczności żydowskie i odnowić stare. Koniec cytatu z książki Duchowe dziedzictwo Żydów polskich. Ta książka ukazała się 21 lat temu i koniecznie wymaga wznowienia. Dwie ostatnie zwrotki elegii miasteczek żydowskich Antoniego Słonimskiego brzmią tak. Już nie ma tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni wiatr łączył z polską piosnką i słowiańskim żalem, gdzie starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni opłakiwali święte mury Jeruzalem. Nie ma już tych miasteczek, przeminęły cieniem i cień ten kłaść się będzie między nasze słowa. Nim się zbliżą bratersko i złączą od nowa dwa narody tym samym karmione cierpieniem. Tak, ten cień Szoa, kłaść się będzie między nasze słowa. Jednym z najgorszych dla Polaków skutków II wojny światowej jest, obok śmierci i cierpienia milionów ludzi, ogromnych strat materialnych, znacznego przesunięcia granic państwa, to jednym z najtragiczniejszych skutków jest radykalna zmiana żydowskiej pamięci o Polsce i Polakach.
rabin Sherwin napisał, cytat, nam, Żydom, nigdy nie wolno zapomnieć tego, co osiągnęliśmy w Krakowie, Warszawie, Lublinie, lecz też nigdy nie zapomnimy tego, co straciliśmy w Treblince, na Majdanku i w Auschwitz. Podczas odwiedzin w Auschwitz-Birkenau w czerwcu 1979 roku Jan Paweł II powiedział: ten to naród, który otrzymał od Boga przykazanie nie zabijaj, w szczególnej mierze doświadczył na sobie zabijania. Dlatego i Bogu dzięki, że są również ludzie, którzy sprawują ważne funkcje państwowe. Dlatego wszyscy w Polsce musimy niestrudzenie i głośno wołać. To niemieccy narodowi socjaliści urządzili na ziemiach polskich obozy zagłady i krematoria. To niemieccy narodowi socjaliści przywozili na nasze ziemię Żydów tylko po to, by ich zabić właśnie tutaj. Przywozili z Grecji, z Węgier, z Beneluxu, z Francji, z Litwy, z Ukrainy, z Białorusi. Po to, aby zginęli właśnie na naszej ziemi. Polacy byli następni w zaplanowanej przez niemieckich narodowych socjalistów ponurej kolejce pogardy i śmierci. Na koniec. Jakie są perspektywy na przyszłość? Sposób przedstawiania historii zależy w dużej mierze od zapatrywań, nastawienia i poglądów tego, kto ją opowiada. Zmienić żydowskiego bólu się nie da. Tak samo, jak nie da się zmienić faktu, że Niemcy uczynili Polskę żydowskim cmentarzem. Cmentarzem bez grobów. Pośród wielu kierunków trudnej pracy nad wspólną przyszłością dwa wybijają się na pierwszy plan. Po pierwsze, odzyskiwanie i rozwijanie wspólnej pamięci o wspólnej wielowiekowej historii, która poprzedziła zagładę. Czyli nowe odczytywanie wielowiekowej historii Polaków i Żydów. A sedno tego spojrzenia stanowi odstąpienie od fałszywego poglądu o całkowitej separacji narodów polskiego i żydowskiego w Polsce. I po drugie, ukazywanie heroizmu sprawiedliwych wśród narodów świata, w którym wyraziły się najpiękniejsze owoce polskiej tożsamości i tradycji, karmionej wiarą chrześcijańską, kiedy to kosztem własnego życia nieśli pomoc żydowskim sąsiadom. Bardzo dziękuję.